właśnie Tadzia Butlera. Tak, i jego Anulkę siostrę. Tak, a dzisiaj jak się Anulka nazywasz? Anulka się nazywa Anna Wianga z domu Butler. Nuśka. A tak, powszechnie nazwana Nuśka. Tak. No i Staś gości. Byli żołnierze Armii Krajowej rejonu Śmiałowo. Teraz już w stanie spoczynku. Którzy współpracowali z moimi rodzicami, jak z ojcem, byłym dowódcą Armii Krajowej. No dzisiaj już jesteście w stanie jako rezerwiści. No i chciałem się dowiedzieć wiadomości, jakie z waszych ust, bo ja słyszałem z ust matki już, teraz ona nie żyje. Teraz chciałem jeszcze więcej się dowiedzieć. No i chciałem was prosić o dalsze wiadomości. Ktoś pierwszy mówi, czy ja mogę? Ja. No mów, Tadziu, ty. Tak. Przede wszystkim, Stasiu, muszę ci powiedzieć, że atmosfera, jaka wtedy panowała wśród ludności, nie tylko wśród młodzieży, ale wśród całej ludności, to przede wszystkim nie mogli się pogodzić z przegraną wojną. To był cios dla nas potworny, zrozum. Harcerstwo wychowywało, Sodalicja Mariańska wychowywała, inne organizacje wychowywały młodzież w duchu patriotycznym. I ten duch patriotyczny promieniał na wszystkich, tak? A więc nic dziwnego, że ruch oporu już rozpoczął się w 1939 roku, ja wiem, może w październiku, może w listopadzie, i twój ojciec podjął się prowadzenia tej właśnie pracy konspiracyjnej. Oczywiście, że na początku ta praca była jeszcze nieudolna, niezorganizowana, ale już choćby nawet od początki takie, tak? Wywózka ludności na Sybir. Tak? W grudniu, w 40 roku, w grudniu, w 39 roku, w grudniu już się zaczęły wywózki na Syberię. Tak? I wtedy zaczęły nadchodzić po pewnym czasie listy stamtąd. Trzeba było pomóc tym ludziom. No, trzeba było zebrać trochę tego, przecież nie było tu w tych naszych stronach, nie było takiego głodu, żeby nie można było pomóc. Tak. Owszem, głód był, ale mimo żywność, to... Gdzie była zbierana? W domu u rodziców. Mileski. Tak, Mileski. U twoich rodziców była zbierana, były paczki i według uzyskanych adresów wysyłało się. To znaczy mama dawała adresy, mama rozprowadzała, że tak powiem, dyrygowała to sprawą, tak? Potem, a więc to już swego rodzaju pomoc była, prawda? Zorganizowana. Tak, nikomu nie zależało na tym, żeby firmować to, bo ja będę, ja wyślę paczkę. Razem, bo to jest wspólna sprawa. Tak, pytali się wśród znajomych, kto może, kogo stać na to, a żeby mógł temu, czy co, i co, i co przynosiliście? Nieważne, nieważne, czy to trafi do Charubina, czy to trafi do Kulębowskiego, czy to trafi do... Nieważne, ważne, żeby Polacy tam mieli. Kasze, mąki, jakieś tam, prawda, no przecież konserw nie było takich, bo to tak, ale produkty żywnościowe. Ale to, co można było. Słoninne, tak. To, tak. Co, a nawet i cebula tak. Była przesyłana. To też. A więc to już był do pewnego stopnia pomoc, prawda? Potem stopniowo, oczywiście zaznaczam, że to była jeszcze okupacja sowiecka, tak. Bo to był 39-40 rok, prawda? Tak. A więc już w 40 roku już ta konspiracja prowadzona była przez twojego ojca, tak? Następnie, o czym myśmy wtedy jeszcze nie wiedzieli, tak? Bo wszystkich wiadomości nie wiedzieliśmy, dlatego że to było ścisło zakonspirowane. Nie można było powiedzieć, to ten prowadzi to, albo ten prowadzi tamto. To było, jeszcze tego tylko brakowało. Przecież tutaj za czasów tej oswobożdzenia bratnich narodów zapadnej Białorusi i zapadnej Ukrainy, tak? Jak oni mówili, my nie przyszli do was w gości, my przyszli do was do na wsiegda. No nie myślę, że na siłę. To już ten protest istniał, tak? I... Ale centrum to był dom Mileskich. Tak jest, główny. Tak, to sala... No potem kolebka. Sala kolebka była tego. Czy uzyskanie adresu, czy zgromadzenie produktów, czy wreszcie jakiegoś tam meldunku, jakiegoś przeniesienia do kogoś tam,
A przecież nie, to nie pojechał konno uzbrojony żołnierz z chorągiewką. Tylko to się przenosiło pod pantoflem w środku tam albo coś. No, no, takie były. No to. Potem już jak wybuchła wojna niemiecko-rosyjska, to oczywiście muszę ci zaznaczyć, że też wtedy przecież jeszcze nie żył, tak, że dla nas wybuch wojny niemiecko-rosyjskiej był wybawieniem, tak, wyzwoleniem. Po tym ucisku sowieckim przecież ileż tutaj rodzin było wywiezionych, niewinnych absolutnie. Przepraszam, co winien był leśniczy, co winien był listonosz, że taka rodzina, taka rodzina tych listonosz ten. Ojej, no zapomniałem. Tak. Przypomnij się. Stachelski, tak? Stachelskiego. No, no proszę bardzo, też że listonoszem był. Tak. Owszem, on się ukrył tutaj, ale jego rodzina została wywieziona, tak? Mnóstwo, i dzieci, mnóstwo tak? Mnóstwo ludzi. Ale nie mogę się zastanowić, poza czasów niemieckich, jaka była działalność konspiracyjna? No więc może, tak. Bo to ten oddział później przeszedł czasem. Tak, stopniowo. Tak. Stopniowo on się rozwijał, stopniowo ta konspiracja się rozwijała, tak? I stopniowo organizacja cała, AKOSKA, bo najpierw był Polski Związek Powstańczy, Służba Zwycięstwu Polski, tak? A potem dopiero przekształciła się w Armię Krajową. No to stopniowo narastało. No to cały ten ruch buntowniczy, ruch przeciwko okupantowi. A to ale siedziba. Słuchajcie Państwo, ja słyszałem o sztandarze. Kiedy ten sztandar się pojawił i z jakiej okazji? To jego chyba już kartował, kto jego produkował ten sztandar. Bo ja powiem coś. O Stasiu ma fotografię, bo może troszkę tak czarno-białą, tak, troszkę ja starą. Ja coś powiem na to. O proszę bardzo, to mówię. Bo u nas w domu była, ciotka miała taki modny kapelusz na ówczesne czasy, biały, filcowy, z dużym rondem. I główka taka była, no nazwijmy to jak melonik. No i jak jakby tutaj coś z tego, więc doszliśmy do wniosku, że jak to się tak wyczyści, wyprasuje, wypierze, tak, doprowadzi się do porządku i wyprasuje i rozprowadzi się, to z tego będą wspaniałe piórka na skrzydełka dla orła. No i oczywiście to, w porozumieniu już z mamą twoją było, bo to tak, inspiracja wyszła od mamy. I myśmy tak, to tak, właśnie, tak, pani właśnie, tak, Mileska, zorganizowała, to była tak, kto tam był, jak one się nazywały, Stroniaskie, o, siostry Stroniaskie, teraz... Sapka brała tak, siostra, nasza tak, najstarsza. Tak, najstarsza. Helena. Ciotka Janka Lipińska tak, brała udział tak, w tym, też, w życiu tego. Tego. Tak? Co się odbywało w domu? U Mileska. Tak, to było sztandaru. Szycie sztandaru. Przygotowanie to było u nas. A co muszę ci powiedzieć? Z czego był zrobiony w ogóle sztandar? Sztandar był zrobiony z kotar drzwiowych, jakie istniały, bo przecież nie było materiału, tak? Nie można było iść do sklepu i kupić. Mało tego, jeszcze powiedzieć, że tak, to na sztandar tak, może potrzebny. Bo mi na Adamaszek potrzebny na sztandar. A więc z kotar drzwiowych, bo kiedyś jeszcze moda taka była, że w drzwiach były kotary takie, zasłony, tak? Z tego był sztandar, żeby orzeł był zrobiony z tego, co Duka powiedziała właśnie, tak? Z tego kapelusza. Tak, i oczywiście haftowany był w ścisłej konspiracji. Jak to wyglądało? Przypuśćmy, do mamy przyszła ciotka moja, tak? Ciotka Janina. Posiedziała godzinę, dwie godziny, coś tam zrobiła. Potem... A rozłożona robota była, że tak, na drutach robiła. Tak. Że na drutach robiła, tak, prawda? Tak. Ale co innego, jakby ktoś wszedł, no to zajmuje się czymś. A... Zakonspirowana tak, to była. A tak, to była co innego. A przypuśćmy, po godzinie, po dwóch godzinach przychodziła następna. Przecież tak, dom stał czy dwie przy, osoby. Przy ulicy Czerwińskiej, normalnie, tak, arteria. Tak, główna w każdej chwili ktoś mógł, że było zawsze szpica wystawiona, że trzeba było uważać, żeby czy się ktoś nie zbliża, prawda, nie godzien zaufania. Ale w każdym razie trzeba było na wszystkie ewentualności się nastawiać. Tak, losy dalej tego sztandaru. A może jeszcze chciałem zapytać, z jakiej to okazji byście ten sztandar chcieli sobie ufundować?
prezentować. No, kochany, to już zrozumiałe. To było śmiałowo. To przecież to organizacja była i każda organizacja przed wojną musiała mieć, ambicją jej było, mieć standard, tak, to jest zrozumiałe, a więc nic dziwnego, że skoro... łączności właśnie. Ojciec był komendantem, pseudonim Śmiały. Tak, i dlatego śmiałowo komórka się nazywała. Aha, i dlatego śmiało. A proszę Państwa, gdzie ten standard był przechowywany już po jego zrobieniu? Czy były jakieś oficjalne wystąpienie? Nie. To jakie to czasy. Słuchaj, powiem Ci szczerze, że nawet gdzie był przechowywany, to mi trudno powiedzieć jest. Tak. Ale na pewno był u państwa Mileckich jakiś schowek, pod ochroną. Skrytka jakaś, bardzo ścisła, bardzo, bardzo zakonspirowana, nie byliśmy już, gdzie tak, oni nie przechowywali to. Tak. Trudno, żeby to... Tak, na lepsze czasy, na czasy, bo... Żeby zwolenie nastąpi i to wkrótce, to wszyscy żeśmy śmieli się przekonali. Anders przyjdzie, albo jak nie na gwiazdkę, no to na wiosnę, na Wielkanoc przyjdzie. Tak. Każdy się tym... Na nadzieję. Dalsze jego losy. No cóż, po tak zwanym wyzwoleniu w 1945 roku, mówię tak zwanym wyzwoleniu, bo przecież to wiadomo było, że to była inny rodzaj okupacji, prawda? Ten sztandar był zakopany, tak jak ja słyszałem, zakopany był na terenie ogródka u państwa Mileckich, tak? Podobno, bo ja już tutaj nie byłem, ja już mieszkałem na wybrzeżu, podobno został w latach 60. odkopany, tak? I przekazany do Muzeum Wojska. Czy to prawda, to nie wiem. Znaczy to było inna zmiana, tak? To, co było zakopane, to nie był sztandar, tylko były dokumenty z działalności Armii Krajowej. Były orzełki te, orzełki być może. Dlatego powiedziałem, bo ja byłem na wybrzeżu. Były dwa paszporty ojca, rosyjski, niemiecki i jeszcze inne, wysyłane numery jeńców wojennych. No to, co Nucha mówiła, że potem w czasie okupacji, to ciebie już organizowana była Pomoc dla jeńców wojennych. Pułkownik Kosztyła z Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku przyjechał, bo to był alert harcerski. Mm. I te dokumenty wszystkie zostały zabrane do muzeum i umieszczone w Muzeum Wojska Polskiego. Co chodzi o sztandar, tego nie wiem, nie mogę powiedzieć. Kochanie, naprawdę. A słuchajcie Państwo.